Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale. Dzisiaj, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, chciałbym opowiedzieć Państwu co nieco o samolocie myśliwskim. Samolocie myśliwskim, który w chwili, gdy powstawał i wchodził do służby, był jednym z najlepszych samolotów wojskowych na świecie. Niestety, w chwili, gdy przyszło go sprawdzić w boju, okazało się, że jest już kompletnie przestarzały. Jego osiągi nie pozwalają na dogonienie bombowców nieprzyjaciela. A uzbrojenie strzeleckie nie pozwala na prowadzenie skutecznego ognia. Dlaczego? Bo karabiny maszynowe zacinają się po oddaniu kilku strzałów. Sam lot również nie należał do najprzyjemniejszych. Dlaczego? No i tutaj odpowiedź jest dość nieoczywista i pochodzi z jednego źródła. Opiera się bowiem na relacji jednego z pilotów z krakowskiego 3-2 Dywizjonu Myśliwskiego, Witolda Łanowskiego, który w swojej książce. Opisywał, że gazy wylatujące z rury wydechowej dosłownie waliły w twarz pilota siedzącego za sterami samolotu. Łanowski, zapalony narciarz, krótko przed wybuchem wojny, został powołany do kadry narodowej i trenował w górach, więc po powrocie do jednostki kazano mu wykonać serię lotów treningowych na PZLP-7A, w którym spaliny z rury waliły prosto w twarz pilota. Było to zagranie celowe ze strony kolegów Łanowskiego z jednostki, natomiast żaden inny pilot nie wspominał o podobnych wadach PZLP-7A. Zresztą Łanowski opisywał wiele dziwnych wypadków, co czyni jego wspomnienia bardzo ciekawymi, ale dość wątpliwymi z punktu widzenia historyka. I to jest właśnie jeden z powodów, dla których historyk powinien zachowywać sporą ostrożność przy korzystaniu ze wspomnień weteranów. Zresztą pamiętajcie, to co jest napisane we wspomnieniach pilota, nie jest prawdą objawioną. Tak czy inaczej, podczas kampanii wrześniowej samoloty PZLP-7A były wykorzystywane nie tylko w jednostkach szkolnych, ale także w eskadrach bojowych. Na siódemkach latało wprawdzie mniej jednostek niż na słynnych PZLP-11, ale również o siódemkach trzeba pamiętać, gdy mówimy o lotniczej kampanii wrześniowej. I tu jeszcze jedna drobna dygresja, albo uwaga na marginesie, jak kto woli kampanii wrześniowej, a nie wojny obronnej, bo sformułowanie wojna obronna sugeruje, że po tym jak Polska została pokonana przez Wehrmacht, wojska słowackie i Armię Czerwoną, wojsko polskie nie uczestniczyło już w żadnych działaniach wojennych podczas II wojny światowej, a to przecież nieprawda. A zatem jeśli zamierzasz w komentarzach pod filmem napisać, że kampania wrześniowa to niemieckie określenie, to bądź tak łaskaw i zachowaj to dla siebie, bo nie masz racji. A teraz już pierwszy produkowany seryjnie samolot myśliwski, opracowany przez inżyniera Zygmunta Puławskiego, czyli PZL P7A Samolot PZLP-7 został zaprojektowany w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie przez inżyniera Zygmunta Pułaskiego. Nowy samolot był wersją rozwojową samolotu PZLP-6 z silnikiem Bristol Jupiter 7F ze sprężarką i reduktorem, który rozwijał największą moc na wysokości 2750 m. Chociaż pojawiają się także głosy i opracowania wskazujące, że największą moc można było osiągnąć na pułapie 4000 metrów. Pierwszy prototyp PZL-P7 łamany na 1 został oblatany w październiku 1930 roku. Drugi prototyp PZL-P7 łamany na rzymskie 2 jesienią 1931 roku. W sierpniu 1931 roku prototyp PZL P-7 łamany na 1 zademonstrowany został w Warszawie delegacji Wojska Rumuńskiego, gdyż polskie władze od samego początku liczyły na to, że maszyna wzbudzi zainteresowanie odbiorców zagranicznych. Umowy na zakup polskich samolotów, zawierane z odbiorcami zagranicznymi, miały szczególnie duże znaczenie dla polskich władz, pozwalały bowiem na utrzymanie zatrudnienia w polskich zakładach lotniczych. Będących zresztą własnością państwa. Na jesieni 1931 roku prototyp PZLP-71 przeszedł próby w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa w Warszawie. Samolot górował nad PZLP-6 osiągami. W drugiej połowie 1931 roku drugi prototyp zmodyfikowano i wówczas stał się on wzorcem dla wersji seryjnej. W latach 1932-1933 zostało wyprodukowanych 149 egzemplarzy, którym nadano oznaczenie PZL-P7A. Pierwsze seryjne PZL-P7A były gotowe w połowie 1932 roku, a ostatnie egzemplarze były gotowe w drugiej połowie 1933 roku. Lotnictwo Wojskowe wraz z drugim prototypem otrzymało 150 samolotów PZLP-7, uznając go jako zasadniczy samolot naszego lotnictwa myśliwskiego. Wraz z pierwszym prototypem było w sumie 151 PZLP-7A w polskim lotnictwie wojskowym. Jednocześnie w państwowych zakładach lotniczych przystąpiono do opracowania dwóch nowych typów. Pierwszym z nich był PZLP-11, drugim PZLP-24. Ten drugi był w prostej linii następcą i rozwinięciem samolotu PZLP-7A24 była przeznaczona głównie na eksport. Samolot był znacznie lepszy niż produkowany na potrzeby krajowe odmiany, a to choćby ze względu na zastosowane silniki. Ponadto, w przeciwieństwie do krajowych odmian, PZLP-24 był uzbrojony w działka 20 mm, oczywiście w zależności od wersji, bo były też wersje bez działek. Wracajmy jednak do siódemki. W lotnictwie myśliwskim PZLP-7A stał się następcą samolotów PWS-10 i PWS-A, czyli licencyjnych samolotów Avia BH-33. Maszyny te były od samego początku swojej służby w polskim lotnictwie traktowane jako maszyny przejściowe. W drugiej połowie lat 20. do Polski dotarły zamówione we Francji, jeszcze w czasie gdy na czele lotnictwa wojskowego w Polsce stał generał Włodzimierz Ostoja-Zagórski, samoloty SPAD. S61, które jednak były bardzo awaryjne i miały brzydką tendencję do gubienia skrzydeł podczas wykonywania akrobacji. By jakoś rozwiązać ten problem, nowy dowódca lotnictwa, pułkownik Ludomił Rajski, który zastąpił generała Zakurskiego, najpierw zakazał wykonywania akrobacji na sprowadzonych z Francji myśliwcach, a później zaczął szukać maszyny przejściowej. Problem udało się rozwiązać na początku 1933 roku, gdy do służby zaczęły wchodzić pierwsze PZL P-7A. Eskadry myśliwskie zaczęły otrzymywać nowe samoloty od wiosny 1933 roku. Pierwsze egzemplarze skierowano do drugiego pułku lotniczego, a następnie do pierwszego pułku lotniczego. Ostatecznie PZL P7 znalazły się na wyposażeniu 14 eskadr myśliwskich 111, 112, 113. No i tutaj były to eskadry z pierwszego pułku lotniczego 121, 122, 123, z drugiego pułku lotniczego 131, 132, 133, z trzeciego pułku lotniczego 141, 142, 143, z czwartego półku lotniczego, 151 z piątego półku lotniczego i 162 eskadry myśliwskiej z 6 półku lotniczego. W przypadku 151 i 162 eskadry drobna uwaga, samoloty te pochodziły ze zlikwidowanych 133 i 143 eskadry myśliwskiej według majora wojskowego Józefa Zubrzyckiego z 6. pułku lotniczego wszystkie samoloty przejęte przez 162. eskadrę były w bardzo złym stanie technicznym i wymagały generalnego remontu który przeprowadzono w pułkowych warsztatach między wiosną 1938 roku a latem 1939 roku Poza jednostkami bojowymi PZLP-7A zostały przydzielone do szkół lotniczych, Lotniczej Szkoły Strzelania i Bombardowania w Grudziącu, przekształconej następnie w Szkołę Wyższego Pilotażu i przeniesioną do Ułęża, Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, a następnie Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, Szkołę Podchorążych Lotnictwa, Eskadrę Ćwiczebną Pilotażu nr 3. Centrum Wyszkolenia Technicznego Lotnictwa w Bydgoszczy i Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 2 w Krośnie. Kierownictwo Marynarki Wojennej zamierzało zakupić dla Morskiego Dywizjonu Lotniczego 20 samolotów PZL-P7A wyposażonych w przyrządy do nawigacji morskiej i posiadające szczelne kadłuby, co miało zabezpieczać samolot na wypadek przymusowego lądowania na wodzie. Do zakupu jednak nie doszło. Po wprowadzeniu PZL P-7A do wszystkich eskadr myśliwskich, lotnictwo polskie stało się pierwszą taką formacją na świecie, wyposażoną całkowicie w samoloty myśliwskie o konstrukcji metalowej. Nasza radość nie trwała jednak krótko. Samoloty PZL P-7 były znane z grupowych lotów do Bukaresztu i Belgradu. Samolot wzbudził wielkie zainteresowanie za granicą. Zapytania ofertowe napłynęły z Rumunii, Portugalii, Turcji, Grecji, Szwecji oraz Jugosławii. W 1934 roku odbył się na przykład lot reklamowy kilku PZL P7A pod dowództwem pułkownika Ludomiła Rajskiego do Belgradu w celu szkolenia pilotów jugosłowiańskich na PZL P7. Pozostał w Belgradzie porucznik Mieczysław Medwecki, który 18 września 1934 roku, podczas pokazu akrobacji, rozbił samolot. W PZL pojawiły się jednak nowe prototypy, dlatego transakcje eksportowe dotyczyły już następców PZL-P7A. Z chwilą wprowadzenia w 1935 roku myśliwców PZL P11, a później PZL P11C, zaczęto wycofywać PZL P7A ze eskadr myśliwskich. Latem 1939 roku w lotnictwie znajdowało się jeszcze od 105 do 106 egzemplarzy, z tego 30 lub 31 w eskadrach myśliwskich, a reszta w szkołach, eskadrach treningowych. Przy poszczególnych pułkach, pułkowych parkach lotniczych, remontach oraz w rezerwie. W dniu 1 września 1939 roku P7 znajdowały się na wyposażeniu eskadr myśliwskich, 123. eskadry myśliwskiej, wchodzącej w skład 4. I Dywizjonu Myśliwskiego, przydzielonego do Brygady Pościgowej. I tutaj drobna dygresja, ponieważ eskadrata zasadniczo wchodziła w skład Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego i została oddelegowana do Brygady Pościgowej stacjonującej w Warszawie w przededniu wybuchu wojny. Możemy tutaj jeszcze wspomnieć o 151. Eskadrze Myśliwskiej z 3-5 Dywizjonu Myśliwskiego na stopie pokojowej wchodzącego w skład wileńskiego 5 Pułku Lotniczego, który we wrześniu. Podzielono pomiędzy Samodzielną Grupą Operacyjną Narew, tam właśnie trafiła 151 Eskadra i Armią Modlin, gdzie trafiła 152 Eskadra Myśliwska, która miała lepsze samoloty PZLP-11. No i ostatnią eskadrą latającą we wrześniu na samolotach PZLP-7 była 162 Eskadra Myśliwska przydzielona do Armii Łódź. Oprócz nich zorganizowano także już podczas kampanii wrześniowej kilka zaimprowizowanych jednostek, w których wykorzystywano myśliwce PZLP-7A. Były to oddział lotnictwa myśliwskiego bazy nr 3 w Świdniku, eskadra ćwiczebna pilotażu nr 3 Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, eskadra Szkoły Wyższego Pilotażu w Łężu oraz klucz obrony przeciwlotniczej lotniska Wielick. We wrześniu użyto około 70 samolotów PZL-P7A. Wykorzystywane były początkowo do działań myśliwskich, jednakże na początku drugiej dekady września rozpoczęło się na dalekich tyłach w rejonie Łódzka reorganizowanie polskiego lotnictwa wojskowego. Przetrzebione eskadry latające na PZL P-7A miały zostać skierowane do tworzonego dywizjonu rozpoznawczego, w którym miały być niedobitki eskadry latających na PZL P-7A oraz RWD-14 i Lublinach R-13 nazywanych potocznie pasikonikami lub erami. Zdecydowanie przestarzałe PZL P-7A pomimo wielu problemów, o których wspominałem m.in. na początku dzisiejszego materiału, uzyskały pomimo tego około 10 zestrzeleń i uszkodzeń samolotów nieprzyjaciela. Po kampanii wrześniowej do Rumunii zostało ewakuowanych 14 PZLP-7A. Nieliczne używane były jako maszyny treningowe w lotnictwie wojskowym. Kilkadziesiąt samolotów dostało się w ręce niemieckie. Niektóre po remoncie wykorzystywali w szkołach i do rozpoznania lotniczego. Związek Radziecki przejął ponad 20 PZLP-7A, i trzeba powiedzieć, że w większości były to samoloty sprawne. W marcu 1940 roku jeden egzemplarz poddano próbom w Moskwie. Z pozostałymi nie bardzo było co robić, i najprawdopodobniej zostały skasowane, chociaż nie można wykluczyć też, że gdzieś w jakimś zapomnianym przez boga i ludzi magazynie na Dalekiej Syberii stoi sobie PZL-P7 i czeka na odnalezienie. Albo na to, aż się w końcu ze starości rozleci. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Tak na marginesie jeszcze zaznaczam, że ten wątek z tym magazynem na Syberii jest po prostu luźna sugestia. To nie jest coś, że ja wiem, bo są już ludzie, którzy się bardzo przy takich słowach napalają i tak już na pewno trzeba szukać, jechać. Nie, to jest po prostu taka moja luźna sugestia, że może gdzieś jeszcze na świecie jeden taki samolot jest. Natomiast, jeśli dzisiejszy materiał był dla Państwa interesujący, to zachęcam Państwa do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów, m.in. za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu jak również za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne dodatkowe bonusy, np. wcześniejszy dostęp do filmów, filmy tylko dla wspierających, a także inne drobne szmery bajery. Grono wspierających jest nieliczne, ale za to sympatyczne. Szczególnie dziękuję wspierającym. Mikołajowi Jakubowi Barskiemu, Filipowi Wysoczańskiemu, Konradowi Jeszkę, Grabkowi, Rysiowi Borysiowi, Marcinowi Słaboniowi, Sanowi, Maciejowi Rozparze oraz last but not least Heny Agliemu. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się tam na tej YouTubie w jakiś sposób. Ugułem.